Cześć, witajcie kochani, tu Wenus, nie zapomniałam o was, nie zapomniałam, słuchajcie, po prostu chwilowo straciłam wenę do nagrywania, gdyż nie mam tematu po prostu, a być tutaj i wodę lać, no trochę mija się z celem, moim zdaniem, choć wiem, że chcecie mnie zobaczyć, posłuchać. Wiem to, bardzo mi miło. Powiem wam też, co zrobiłam. Otóż namówiła mnie pewna osoba na TikToka. Na TikToku byłam już wcześniej. Nie mogłam tego rozkminić, jak to ja. Straciłam jak zawsze moment rozruchowy. Ale dziś właśnie też na TikToku jestem. I sprawia mi tam właśnie dużo przyjemności to, że wiecie co, jest różnica między YouTube'em a TikTokiem i to ogromna. Cześć, dzień dobry, witajcie. Lato na Islandii. Wiatr. Wiem, że się stęskniliście, piszecie do mnie, gdzie jestem. Jestem. Trochę straciłam wenę do nagrywania. Brakuje mi trochę tematu. Dzisiaj idę odebrać samochód. Musiałam wymienić olej. Słuchajcie, raz w roku trzeba wymienić olej. Także tu się schowam do budki. Co prawda nie z piwem, ale zawsze jakaś osłona. Nie widać, postawili tablicę inteligentnie, żeby nic nie było widać, czy coś jedzie. Nawet nie wiem, która jest godzina i tak się właśnie zastanawiam. No, także widzicie, jadę, będę jechać dwoma autobusami i pogoda jest jaka jest, Islandia nie rozpieszcza. Niestety, lato jest w tym roku fatalne. Totalnie nie ma lata i jest to porażka. W Reykjaviku jest po prostu zimno, pochmurno. Pada deszcz, leje deszcz. Już mamy teraz sezon deszczowy i sezon śniegowy, chociaż śniegu w zeszłym roku nie było. No, także ja jadę. Nie wiem, o czym byście chcieli się dowiedzieć, bo mówię, straciłam chwilowo wenę. Źle mi się gotuje w mojej kuchni, więc wam nic nie gotuję, też mi nic nie smakuje. Nic mi nie smakuje, a jak mi nic nie smakuje, to mało gotuję. I tak to wygląda u mnie w tej chwili, że tak powiem, z dnia na dzień coś się dzieje, jakieś takie życie gdzieś tam jest, ale takie życie, wiecie, bez atrakcji jakiejś, bez sensacji. Jedyną sensacją na dziś jest dla mnie pojechanie po mój samochód. No właśnie, jadę do Toyoty, przy okazji obejrzę sobie jakieś tam samochody, zawsze sobie oglądam, lubię oglądać, podziwiać, pomarzyć. Może kiedyś. Chociaż wam powiem, że sytuacja na Islandii w tej chwili taka jest, że dużo ludzi właśnie narzeka, że no nie stać nikogo na nic, po prostu nie idzie odłożyć, nie idzie nic. A nasz rząd sobie poleciał odrzutowym, specjalnie wyczarterowanym samolotem na meeting. Więc opinia publiczna troszeczkę się oburzyła, że ludzie z rządu, trzy osoby, wyczarterowali samolot za 800 tysięcy koron. Mogli lecieć zwykłym za powiedzmy 8, czy no może 16. Niech jest nawet 16 tysięcy koron w jedną stronę. No także po prostu widać, kto rządzi i jak to wygląda. I co wam jeszcze powiem? Przez to, że to lato takie jest do niczego, też się nic nie chce, przeważnie siedzę w domu, bo jak wstanę, pada. Także mówię, ten vlog nie jest zbyt ani optymistyczny, ani za ciekawy, bo po prostu świeci nudą u mnie. Pojechałabym sobie gdzieś i wam powiem, że tak, pojechałabym sobie gdzieś, ale dostałam w prezencie kota na 3 miesiące. I niestety, dzięki kotowi, nie mogę też się ruszyć z miejsca, bo
bym musiała zabierać ze sobą kota. Niestety kota nie zabiorę ze sobą. Z prostej przyczyny, że jest to zwierzę. Ale wiecie, kot w sierpniu wraca skąd przyjechał, skąd się wziął. I może wtedy gdzieś pojadę, może wtedy też troszeczkę będzie lepsza pogoda. Może będzie ładniej, nie wiem. W każdym razie, widzicie, chmury z jednej strony są ładne, no na razie jest ładnie. Gdzieś tam słońce sobie świeci. No, a ja sobie będę właśnie zaraz podróżować autobusem. Wielka sensacja. Może w końcu ktoś przyjedzie. Dobra.